znam siebie, wiem, jakim jestem człowiekiem, wiem, co chciałem w Stali Mielec zmienić, wiem, ile kontrowersji, ile napięcia, ile nieprzyjemnych słów, ile bata w tym wszystkim było. Dotyczy to wszystkich, od samej góry do samego dołu. I na koniec tego roku chciałem po prostu powiedzieć krótko, przepraszam, jak było za ostro, taka moja rola. I wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, bo najważniejsze jest to, co nosimy na piersi. Wiele trudnych chwil, wiele smutnych, wręcz wstydliwych chwil, ale również wspaniałej chwili radości. Szczególnie chciałem podziękować dzisiaj naszym kibicom. Są najważniejsi ich przedstawiciele, szczególnie za te mecze wyjazdowe. Pamiętamy chwilę w Chorzowie, chwilę w Łęcznej i wspaniałą naszą radość po tych spotkaniach. Myślę, że my mamy cel i musimy go wytrzymać. Musimy przede wszystkim spowodować, żeby 5 czerwca wspólnie stanął przed lustrem i powiedzieć sobie, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy dla wielu tysięcy naszych fanów i mamy czyste sumienie. Mam nadzieję, że wspólnie wszyscy uczynimy to na rynku w Mielcu, bo jeżeli ten 2018 będzie taki sam, bądź ciut lepszy, to będziemy przeżywać w tym mieście wspaniałe chwile. Dziękuję bardzo.